Radni udzielili absolutorium prezydentowi Kielc. Zanim jednak doszło do głosowania, zaprezentowana została uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, który pozytywnie zaopiniował sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kielce za 2013 rok. Pozytywna była również opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kielc za ubiegły rok. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu złożyła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce. Uznaliśmy, że w trudnej sytuacji, jakiej w tej chwili działają samorządy lokalne, miasto Kielce bardzo dobrze poradziło sobie w roku 2013. Pozyskało środki unijne, wydatkowało na inwestycje. Również strona wydatkowa, wydatki majątkowe, które co prawda są malejące, ale i perspektywa unijna się kończy. Jedynym poważniejszym zastrzeżeniem to jest zadłużenie miasta zwiększające się, ale komisja również uznała, że organ wykonawczy podjął skuteczne działania nad ograniczeniem tego zadłużenia, stąd wniosek przez radnych Komisji Rewizyjnej został przegłosowany jednogłośnie za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta za ubiegły rok. W ocenie skarbnika miasta sytuacja Kielc jest stabilna. Nie da się realizować inwestycji w takiej skali, jak realizuje to nasze miasto, bez zadłużania się. Zresztą chyba nie ma miasta w Polsce, które się właśnie w związku z pozyskiwaniem pieniędzy unijnych nie zadłuża. Nasze zadłużenie jest na poziomie cały czas bezpiecznym. Rzeczywiście na koniec 2013 roku to zadłużenie tam było w granicach 540 milionów złotych, natomiast jest ono dzisiaj już o 36 milionów mniejsze i w zasadzie jest mniejsze niż na początek 2013 roku. Wszystkie wskaźniki są pod kontrolą i wszystkie wskaźniki są bezpieczne. Doceniła to chociażby firma ratingowa Fitch, która podtrzymała nam stabilną perspektywę i doceniła wyniki operacyjne miasta. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu miasta za ubiegły rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej zaprezentowali szefowie wszystkich klubów radnych. Odnosząc się do niektórych wypowiedzi, Wojciech Lubawski podkreślił, że Kielce jako jedyne miasto w województwie poddają się ocenie specjalistów z agencji ratingowej. Zapewnił, że każda złotówka z miejskich finansów jest wydawana bardzo rozważnie. W trakcie głosowania 18 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium prezydentowi Kielc z wykonania budżetu za miniony rok. 6 wstrzymało się od głosu. Cieszy mnie, że większość pozytywnie oceniła działalność ubiegłego roku, bo te dane obiektywne, one są dobre dla Kielc. Myśmy zrobili sporo inwestycji, praktycznie nie zadłużając miasta w ubiegłym roku, dzięki temu, że była spora nadwyżka bieżących wpływów nad kosztami, ale i dobrym gospodarowaniem tymi pieniędzmi. Więc trudno było podnieść rękę na nie. Na szczęście nikt nie podniósł. Część radnych się wstrzymała, ale to ich prawo. Żyjemy w państwie demokratycznym. Myślę, że inne rzeczy zadecydowały o tym, niekoniecznie ocena budżetu, więc ale szanuję to i nie jestem zawiedziony. W kontekście dyskusji nad udzieleniem absolutorium Wojciech Lubawski odniósł się także do pytań dziennikarzy o start w nadchodzących wyborach samorządowych. No, głównym powodem mojego startu kandydowania do stanowiska prezydenta jest to, że rozpoczyna się nowa perspektywa, ogromne pieniądze. Po raz ostatni dla Polski są duże pieniądze i jeżeli my jako Kielczanie nie sięgniemy po nie, niektórzy twierdzą, że to samo przyjdzie. To jest nieprawda. To jest ogromna walka i myślę determinacja, zawodowość tych, którzy się tym zajmują, fachowość, profesjonalizm. Czuję się na siłach, że mogę jeszcze pokierować tą jedną kadencję i te pieniądze w dużej ilości pozyskać dla naszego miasta. Dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta Kielce było ostatnią sesją absolutoryjną w kadencji 2010-2014.